Ale cześć, siemanko, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z strony zapraszam do kolejnego materiału. Dzisiaj moi drodzy, bejcik, już tam Wam wrzucałem to w sumie na na A się tutaj Wam wrzuciłem, że tutaj właśnie Valve zbejtowało, że mamy tutaj niby Danger Zone. Tam <śmiany> zmiana lokalizacji na. Zonia Bahaja. Oprzede wszystkim stronę wciskoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2,10 zł na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins. Link macie w opisie, polecam i pozdro. Także mieliśmy tu właśnie ten changelist 12 godzin temu, 17 czerwca. Tam już można powiedzieć, że o późnej porze. Mieliśmy też sporo właśnie buildów pozmienianych. No i ostatnio właśnie patrzę jak to wyglądało, jeśli chodziło o rozmiar tam plików. Także to było chyba... Jakiś dzień, dwa temu, wtedy co był taki mały update, właśnie last record update Był dzisiaj, ale dzisiejszy update nie zawierał tak naprawdę Nic, szczerze mówiąc Nie ma nawet tutaj właśnie wzmianki o tym, 14 czerwca no to Jest to co było tak naprawdę, czyli 4 dni temu A teraz jest taka właśnie sytuacja, że jak tutaj był właśnie ten bait z tym Danger zone W ogóle danger zone myślę, że <coughs> Mervo będzie Zadowolony jak wejdzie Danger Zone do CS2, ponieważ 6 lat temu, no prawie równo 6 lat temu, 12 czerwca 2018 roku, Valve przedstawił nam nowy tryb do CSGO, czyli Danger Zone, czyli ta strefa zagrożenia. I tutaj też chyba weszła właśnie Danger Zone Case. Więc jutro jest to 25-lecie. O którym właśnie nagrywałem film wczoraj, że będą dodane prawdopodobnie nowe mapy, byłoby zajebiście, żeby dodaliby nowy tryb. Mimo, że Danger Zona w CSGO zagrałem tylko dwa albo trzy razy, no na pewno mniej niż 5 Ale myślę, że fajnie byłoby odpocząć od tych cheaterów na premierach, od tych matchmakingów, gdzie ludzie grają bez, bez rąk, bez słuchawek czasami. Jakoś taka wiecie, alternatywa, żeby odpocząć sobie też troszkę od itów, od takiego tryhardowania, żeby iść po prostu w tym danger zone się tam wiecie wychillować i tak dalej. Więc prawdopodobnie, jeśli wejdzie danger zone, jeśli wejdzie ta strefa zagrożenia do Cantera 2, to prawdopodobnie z nową skrzyneczką. Jeśli byłby faktycznie taki duży update, a update zakładam, że ważyłby spokojnie z kilkadziesiąt giga, mielibyśmy Danger Zona. Mielibyśmy właśnie te pięć map, o których właśnie wczoraj wspominałem. I to są właśnie te mapy: Terra, Memento, Assembly i ten Pool Day. I jeszcze tutaj jest piąta: Mills. I tak siedzę i trzymam te palce w ręku. Mielibyśmy właśnie Danger Danger Zone, te 3 mapy. Skrzynkę: Danger Zone 2 Case. Tak jak mieliśmy właśnie: Chroma 1, Chroma 2, Chroma 3. Mieliśmy Prisma 1, Prisma 2. Danger Zone jest jedynka i jeśli wyjdzie do cs 2, no to musi być Danger Zone 2. Case no, no nie, ma, nie ma bata, żeby było jakoś moi drodzy inaczej. Mielibyśmy prawdopodobnie też misje, możliwe, że jakieś skrzynki do różnych kolekcji, tak jak mieliśmy właśnie chyba tą arabeskę, i te inne właśnie skrzynki z kolekcji, więc, więc prawdopodobnie mielibyśmy cztery rzeczy, ale na, na bank 3, co i tak jest dosyć grube, ponieważ sam Danger Zone to jest nowy, nowy tryb, słuchajcie to nie jest żaden ani premier, ani jakieś tam matchmaking, ani nawet skrzydłowe to jest zupełnie coś innego więc myślę, że zabawa byłaby przednia, no skrzynka jak tam skrzynka wiecie, nie? byłoby po prostu wywalone, ale jak tutaj mielibyśmy właśnie skiny te, tego typu jak mieliśmy tutaj właśnie Nionor, to możliwe, że pojawiłby się jakiś Nionore do jakiejś innej broni. Wyobraźcie sobie Nionor do M41S albo Asimowa, kurde, nie wiem, USPS USP Asimow. Myślę, że wyglądałby zajebiście. No, Deagle Mecha Industries mielibyśmy, możliwe, że jakiegoś innego Mecha Industries. Możliwe, że po prostu te skiny, które są tutaj miałyby, miałyby taką, wiecie, kontynuację, po Bo to Klacz. Nie wiem, czy podobny flashback nie jest M41S, właśnie taki, taki skin jak Nevermore, myślę, że wygląda Spoko. Galil i tak dalej. Myślę, że spokojnie mogliby właśnie dać jeszcze Oxide Blaze, to jest właśnie Glock i Deagle. Może, że USP Specter wyglądałby nawet spoko taki, wiecie, niebieski. Także to jest, wiecie, tylko takie moje gdybanie, ale kurde, gdybyśmy jutro dostali właśnie jakiś update na 25-lecie, myślę, że nie byłoby hejtu, mimo że daliby tą skrzynię zagrożenia 2. Dobra, skrzynię dali spokojnie, kto chce może kupić, kto nie chce może nie kupować, może nie otwierać, ale mielibyśmy ten Danger Zone. Dużo ludzi narzeka, że jest mało trybów. Że można grać tylko w sumie premiery, matchmakingi i tyle. A jeśli czytasz, że to za dużo dla ludzkiej psychy, no to są face i po prostu i tylko te trzy rzeczy ludzie grają. Skrzydłowe, no tam nie wiem. Szczerze mówiąc, nie ma bladego pojęcia, ile osób gra skrzydłowe. Ja nie gram w ogóle, bo to jest strata czasu. Hacksów też tam jest odgroma tyle, co na premierach. Ale danger Zone myślę że ta strefa zagrożenia byłaby czymś fajnym, fajne, fajne pod content. Ciekawe, czy mapy byłyby właśnie też tak zremakowane pod CS2, jak to mam, mieliśmy z CSGO na CS2 właśnie te podstawowe mapy, typu Das, tam Mirage i tak dalej. Myślę, że ciekawostka tam fajna. To jeszcze odświeżę zobaczę, no, raczej nic tutaj Nowego nie dodali. Ostatni, właśnie był tutaj po, po północy. Także, słuchajcie, dajcie znać, co, co wy o tym sądzicie. No, ja bym chciał zobaczyć Danger Zone 2. Yy, yy, I możecie, możemy się założyć w sumie, czy jutro będzie operacja, czy nie. Jeśli tak, czy będzie Danger Zone, strefa zagrożenia, czy nie? Czy po prostu wypuszczą samą skrzynkę na 25-leci? To nie będzie w ogóle ani Danger Zone 2-case, yy, tylko po prostu 25-lecie i, i tyle. Ludzie, zmoknijcie, nazwijaję. Wystawmy Wam jeszcze dupę na deser i, i tyle. Macie skrzyneczkę, macie update, wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia CSa. Yy, miło było Was tutaj, yy, wiecie, zabawiać przez 25 lat. Życzymy miłej yy, przygody na premierach, yy, udanego wbijania globala na matchmakingach i polecamy otwierać nową skrzyneczkę. I tyle. Także... Dajcie znać, co, co o tym sądzicie. Z mojej strony to wszystko. Jeśli dzisiaj wrzucę ten filmik, to zapraszam Was serdecznie na stream, bo prawdopodobnie kiedy film się pojawi, to jestem na Twitchu. Także serdecznie zapraszam i z mojej strony tyle. Elo!